Siemaneczko, ja jestem Agent X. Dzisiaj będę grać w Minecraft Bedwars. No i słuchajcie, dziś gram na Bedwarsach na serwerze MC Gry. I to w sumie gram teraz na Bedwarsach pewnie pierwszy raz od jakichś 2 miesięcy, tak żeby nagrywać odcinek, więc to jest naprawdę dosyć długo i nie mam pojęcia, jak mi pójdzie, no ale mam nadzieję, że dobrze. No i tak, w końcu serwer MC Gry, czyli serwer Abry i Wojana wystartował, no i teraz będą mogły się odcineczki z Bedwarsów pojawiać. No i tak, dobra, gościu, lecimy teraz w ogóle do gościa, który jest obok nas. No, on się tutaj jakoś czai. Ej, ty się tutaj na mnie nie czaj tak, dobra? Dobra, klepa, ziomek, klepka. Wow, jak mi dziwnie szło jakoś, ale rozwalam łóżeczko. I nice, mamy pierwszego łóżko, chyba jako pierwszy w ogóle na mapie kogoś rozwalam. I on tutaj jakoś kombinuje. Lecę na ciebie, gościu. Wow, jedno HP, ale rozwaliliśmy go. A wy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Bedwarsów, strzelcie tam na dole suba, zostawcie łapkę w górę, no to na 100% będę wiedział, co nie. No, dobra. Lecę dalej. Tutaj ogarnię sobie jakieś lepsze itemki, może o tak to zróbmy. I polecę sobie... Tutaj jest różowy, on nie ogarnia jakoś chyba gry. No, nie, może coś tam robi, ale robi bardzo wolno, więc ja tutaj wolę takie, no, po prostu nie mówić, że jest jakimś nubkiem, ale serio, może on coś tam kombinuje, jakoś ma swój sposób. Ja go zostawiam w spokoju, bo czuję, że bardziej może zagrażać mi niebieski, który się buduje tutaj, czy nawet zielony, jakby kogoś rozwalił. Dobra, pyk, tu sobie tak stawiam, biorę jeszcze sobie to, biorę sobie iron sword i do tego 3 jabłuszka. Tak, jabłuszka dlatego, żeby móc się po prostu healować tutaj, jak ktoś po prostu mnie zaatakuje mocniej jakoś. No i w tym momencie, jeżeli chcecie dostać serduszko ode mnie, możecie w komentarzu napisać Bedwars, tam na dole po prostu Bedwars napisać i wtedy ja będę na pewno wiedział, że wy chcecie, będę na 100% wiedział, że wy chcecie serduszko, no bo tak, i chcecie do tego więcej Bedwarsów oczywiście, no. Dobra, wow, gościu tutaj mnie zaatakował jakoś, już naleciał tak na mnie. Ziomek, tam w ogóle do niego zielony leci jakoś i trochę taka lipka jest dlatego tutaj naszego niebieskiego. To jest mój kill, gościu, no, chce mi podebrać mojego killa, no. Co za ko... A, on nie ma łóżka, to nieważne. Nie szczerze, że on nie miał łóżka, ale dobra, tego gościa trzeba wyjaśnić, bo on tu też coś ogarnia. Też nawet tak nie najgorzej się bił, więc on nie jest słaby już, widzę. Z nim możemy mieć lekki problem, no ale ja w końcu go i tak będę musiał chyba rozwalić, no naprawdę. Wezmę sobie jeszcze tylko Fireballa, bo Fireball może się przydać mi tutaj w odbijaniu ataku. O, okej, to mam i lecimy. Dobra, mam jakby full HP, on tam ma obudowane łóżko. Tak, on ma tam obudowane łóżko. Okej. O, tutaj trzeba tylko jakoś przejść tak bardziej sprytnie. No i lecimy ziomek, nie wiem czy ci z TNT po prostu tu nie wlecę na chatkę. Elo, i raz jeszcze, elo, rozwalamy ciebie, rozwalamy, leci tu twoje wyrko, ziomuś, haha, tak się właśnie gra, pierwsza arenka, którą nagrywam, elo. Dobra, rozwalam, cyk, nie ma ciebie ziomek i lecimy po prostu dalej. Tutaj myślę, że co jeszcze mogę kupić? Mogę sobie kupić kilof, siekierkę lepszą, a co nam, mniej na koszt firmy normalnie. I dobra, biegniemy teraz do czerwonego, który się tu buduje, on nie wie, co go jeszcze czeka. Ty naprawdę, gościu, wow, ten fireball takim z dziwnym, strasznym opóźnieniem zadziałał i to... Aha, on spadł sobie, spoko. Ja tak myślę, że aha, jakim cudem ten fireball by go rozwalił, ale no cóż, tutaj jakaś dziwna sytuacja wyszła nam. I lecimy sobie do tego tutaj czerwonego. Elo byku, wow, jaką on ma w ogóle obudowę tutaj. On ma taką dosyć niezłą, myślę, że jedno TNT może tu być troszkę za mało. A czy on się buduje do góry? Naprawdę, on tu widać nie chce tracić wyrka. On ewidentnie go nie chce tracić, on chce tutaj jeszcze sobie pograć.
No ale czy to mu wyjdzie, no to już bardziej ode mnie zależy. Pyk, pyk, nie ma ciebie, tutaj jeszcze niszczę ci. Pyrko, elo. Może podejdź sobie do góry bardziej. Okej. Ej, tu się musimy tak strzaić, żeby on po prostu nas nie widział. Jemy tego teraz. Tutaj gapla, czyli złote jabłuszko, tak często ludzie mówią po prostu. I teraz się tu chowam bardziej. O, dobra, lecimy na ciebie. Elo, elo, wykły. Eluwa. Rozwalony jesteś. Bum. I kupuję sobie jeszcze do tego połapeczkę. No i tak, myślę, że w taki sposób mogę już lecieć dalej. Tylko na kogo tu sobie by pójść? Bo widzę, że został mi tylko tutaj różowy i do tego biały, więc no mało osób, więc ja nie wiem, czy to po prostu byśmy zagrali sobie arenkę, czy zrobili jedną dłuższą. O, śnieżki sobie kupię, czyli silverfisze tutaj i może sobie jakoś gościa strolujemy na przykład i podrzucę mu, nie, to będzie złe, jak tak nagle, no co, jest tam w bazie i nagle patrzy, silverfish, coś tu robi, no nie wiem, czy to bardziej troll, czy po prostu tak go zdziwimy. Wow, gościu nawet ogarnia, więc ja nie spodziewałem się tego teraz tak trochę, ale widzę, że tutaj bardzo dużo osób ogarnia gierkę, naprawdę, więc no ja jestem zadowolony, bo pamiętam, że jak wcześniej grałem, no to w Polsce aż takiego super poziomu, jeśli chodzi o gry, nie było, po prostu, no był też tak całkiem ogółem niezły, jak mówiąc na świat tutaj Bedwars, ale naprawdę nie było aż takiego poziomu, jak to można porównać, a teraz, to ja się naprawdę czuję jakby z takimi nawet ogarniętymi osobami grał, więc całkiem spoko, no i dobra, o nie, on się tutaj boi tego rybika, elo. A masz jeszcze tu, patrzcie na to. Ej, on, myślałem, że będzie mieć jakiś może problem go zabić, ale no nie miał niestety, więc troszkę smutno dla mnie. Dobra, niszczę ci wyrko. Mam zjeść jabłko? Chyba tak. I atakuje ciebie, wow, on nieźle atakuje też nas. Dobra, dobiję cię z siekierki. Ej, wy widzicie, co ten koleś zrobił? On całą gierkę, ale dosłownie... O nie, całą gierkę sobie awczy, żeby tutaj na generatorze, żeby zbudować taką ogromną bazę. Naprawdę, trzeba będzie mu pokazać, że nie powinien takiej bazy robić, nie powinien. Ja biorę sobie te rybiki, 5 ich wezmę, a co? A co, co tutaj mogę kupić? Okej, jeszcze myślę, że kilka TNT by się przydało, tak... No naprawdę, kilka więcej niż 4. Ja myślę, że z 5 tutaj już by było tak okej, ale chcę więcej, chcę więcej. Chcę zobaczyć, jak ta baza wybucha, bo to naprawdę cool wygląda, jak taka wielka baza tutaj. Nagle boom, jej nie ma. To jest całkiem spoczko. No i czy on tam jest nadal? Jest tam nadal, więc trzeba będzie jakoś tutaj go po prostu załatwić. O, okej, lecę do fioletowych, czyli drużyny, która już nie istnieje, bo oczywiście no kto się rozwalił, no kto się rozwalił tutaj, elo. Okej, wbijam sobie tu, zbieram jeszcze tutaj Golda, za Golda kupuję 2 TNT, jeszcze myślę, że tak zrobimy. 7 rybików, 7 TNT. Jak dla mnie, tak można grać w tę grę. Naprawdę, tak można grać. Kurczę, wiecie co? Ja dla bezpieczeństwa jednak odłożyłbym tutaj do skrzynki sobie te rybiki. Tutaj to odłożę też TNT. Bo po prostu jak zginę sobie przez głupotę, że spadnę, no to już tam, no stracę ironowy miecz. No stracę złote narzędzie, no ale najgorsze byłoby, żeby stracić tutaj właśnie te itemki, bo one są najdroższe. To jest w zasadzie taki skarb nasz. Można powiedzieć, że to jest skarb, serio. Okej, dobra, ja jestem już tutaj sobie w tym miejscu konkretnie. Kupuję sobie jeszcze 2 te rybiki, jeszcze jedno TNT. Wiem, że w skrzynce mam tutaj tyle tego irona, że mógłbym jeszcze jednego. A w sumie, czemu by go nie kupić? Dobra, kupujemy ostatniego i myślę, że od tego momentu teraz będziemy się po prostu bardziej starać zaatakować tego ziomka. Tak, tego ziomka trzeba tutaj nam rozwalić. To jest konieczne dla nas. No, nie czy jakoś go nie potrolujemy sobie jeszcze. No, pierwszy odcinek i już od razu trolle. No, ha, wiecie, co będzie na tym serwerze się działo normalnie. Chyba już wiecie, jakie tutaj będą kozackie odcinki, więc naprawdę. No, jeśli teraz polecę zasubskrybować, serio.
A ja teraz lecę na środek. Tak, dokładnie, tutaj środek mamy. Okej. Tutaj może sobie jeszcze wezmę tego MC-ka. Nie zdołam polecieć po kolejne, ale mogę sobie tutaj poczekać. Mam 3, więc będziemy mieli o 1 więcej. Normalnie jakbyśmy mieli 8, to będziemy mieli bodajże 9, tak? Tutaj nie wiem, jak tutaj jest z generatorami, ile ich tutaj jest po prostu, ale wydaje mi się, że tak standardowo powinno być. No tak, będzie 9. I czekajcie, tu jest ten ziomek. Ej, a ja się przyczaję. I patrzcie, nagle ma atak taki, bum, bum. Wow, on wpadł na mój pomysł, Ha, co za koleś. Ej, on miał taki identyczny pomysł jak ja, ale teraz jak już nie ma problemu z tym, że on będzie mieć łuk, ja myślę, że tu się przedostaniemy. Cyk, 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 cyk. Ej, czajcie, że całą, dosłownie całą mapkę obszedłem dookoła. Wow. Wow, 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 ziomek, 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 ty tutaj weź taki, nie bądź aż spięty na to, żeby mnie atakować. Okej, okay, dobra, możemy się z nim tu fajnie pobawić. Elo, teraz mam pomysł, zagram sobie w berka z nim. Teraz ty gonisz, o nie, gonię ja znowu. Ty gonisz, ziomek. On chyba nie chce gonić, on nie chce się bawić w berka. No, może tak go zachęcę, chodź. No, chodź, tutaj nic nie zagraża, chodź. Dobra, elo, giniesz, ziomuś, czemu on w ogóle mnie nie chce atakować? Co to jest za koleś, naprawdę? No nie wiem, ja mam za to ciekawszy pomysł. Jak zacząć trollowanie na nim? Od czego? Myślę, że tak najłagodniej trzeba będzie je zacząć, po prostu od wysadzenia jego całej bazy. Okej, okay, dobra. On nie jest aż taki tragiczny, on, ale nie jest też znowu najlepszym graczem, więc no, tutaj troszkę problem może być jednak mimo wszystko, ale mam nadzieję, że no i tak wyjdzie w miarę płynnie to zrobić, co chce. Dobra, Kolo, ty weź mnie nie atakuj, ja tutaj mam ważniejsze sprawy niż walkę z tobą. Teraz musisz się przyglądać, jak twoja baza, którą budowałeś tyle czasu, wybucha. O ta, leci pierwsze TNT, bum, leci drugie TNT i będzie zaraz znowu bum. Już nie ma połowy tego, dobra, trzeba szybciej to dawać, bo tak to się przez tydzień będzie rozwalało, gościu. Cyk, jeszcze musimy tu przejść. On skoczył sobie, okej, okay, spoko. Nie chciał chyba mi dać po prostu killa. Ja tu mu jeszcze zrobię o tak. Bum. Chodź tu, dobra. On jeszcze nie wie, że to jest dopiero początek. Dobra. Elo. Eluwa. Zabiję ciebie, złe jabłuszka. Teraz lecę sobie kupić jeszcze może kilka tych jabłuszek. Może sobie wezmę tak. Dobra, już nie stać mnie na golema. Wow, on chce o nie, to było przykre, tak naprawdę, to było takie przykre po prostu, bo chcę sobie uciec, a tu nie ma jak. Dobra, w ogóle rozwalam ciebie tymi ryblikami. Ej, co on tu ma za... Jak on ma przerąbane, widzicie, co tu się dzieje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no ile ich tu biegło, naprawdę, ich jest mega dużo. Wow, one się zaplątały wszystkie w pajęczynę. Elo, ziomek. Wbijają tu na niego, ale już zginęły. Dobra, gościu, ja ci dam tutaj może jedno jabłuszko. Czy on sobie je weźmie? Zjadł sobie jabłuszko. Spoko, co mu mogę jeszcze dać? Może dam mu w ogóle to. O, zobacz, tutaj ci daję diaksy. Czy on się z tego ucieszy? Co on sobie kupi? Oddaję mi je. Okej. A co jak mu dam złota 13? Co on sobie za to będzie chciał kupić? Kup coś za to i pokaż co. Napiszę mu po prostu, żeby coś kupił i pokazał, co kupi. Mnie to ciekawi, co on by sobie kupił tutaj, naprawdę. Co on sobie kupił? Kupił sobie jabłuszko. Okej, okay, jabłuszka sobie kupił. A za to? O, co on za to by sobie kupił?
Mnie ciekawi, co on kupi sobie za po prostu tutaj żelazo. Co on by kupił? Zobaczymy, jaką on ma strategię. Kurczę, śmieszny jest ten ziomeczek. Mi się nie chce go nawet zabijać, bo jest po prostu tutaj grzeczny, pokazuje. Ciemnie ładnie posłuchał, wow, długo coś kupował, może coś tam kombinował. Co kupił sobie? Nic nie kupił za żelazo? Chyba tak, wydaje mi się, że nic nie kupił. Okej, więc ja tutaj mu zostawiam i idę sobie stąd. Elo, zamykam ci drzwi i mnie tu nie było w ogóle, tak? Dobra, za chwilę do niego sobie wrócimy, ale to on leci za mną. Czemu on leci za mną? Nie, gościu, nie idź tu. Nie, ja mu pokażę, że nie. Gościu, no nie, tu nie idź. Dobra, wiecie co? Elo, zium. Zrzuciłem go i teraz lecimy mu łóżko rozwalić. Okej. Ale naprawdę to jest najbardziej posłuszny gracz świata. Czy chcesz, żebym rozwalił ci to łóżko? Czy ty chcesz? Chcesz? On sam je chce zniszczyć, dobra. Czy on chce, żebym go rozwalił? Ja mu pokażę, może o tak zrób. Chodź. On... Ja mu dam opcję, czy on sobie chce tutaj sam zeskoczyć, czy nie. No, chyba chce, żebym ja go zrzucił, więc no, to zrobimy to tak. Bum, bum, walka na ławki. Dobra, GG. Napiszę mu GG. Pozdro. O, tak mu napiszemy tutaj. No i tak, to byłoby w tym momencie już na tyle. Myślę, że był to ciekawy odcinek. Jak dla mnie, to był naprawdę ciekawy odcinek. No i tak, ja byłem Agent X. Oczywiście nie zapomnijcie strzelić suba na dole, zostawić łapki w górę. Cześć!